Panie marszałku, 15 października wybory. 15 października ma się odbyć również referendum. Poznajemy systematycznie pytania. Jakby pan mógł skomentować ten pomysł, wspólne wybory, referendum i pytania, które rząd przedstawia codziennie? To jest granie fair. Rząd cały czas i partia władzy stosuje nierówne techniki walki z partiami demokratycznymi na opozycji, stosując kolejną przewagę po telewizji publicznej, po zdemolowaniu instytucji państwowych, tym razem do dotychczas nieskalanych innymi inicjatywami wyborów parlamentarnych dołączają pytania referendalne, które są zupełnie anachronicznymi i obrażającymi inteligencję Polaków. Bo jeżeli ktoś pyta o wyprzedaż majątku, to trzeba zapytać posłów AWS-u, a wielu posłów AWS-u dzisiaj jest w Prawie i Sprawiedliwości. Jeśli chodzi o sprawę związaną z podniesieniem wieku emerytalnego, to w tej kwestii wypowiedzieli się Polacy w 2015 roku, dając władzę Prawu i Sprawiedliwości. Kolejne pytanie, które dotyczy, o ile się nie mylę, spraw związanych z uchodźcami, to mam takie pytanie. Skoro 130 tysięcy uchodźców zostało przez PiS sprowadzone do Polski bez referendum, to dlaczego trzeba robić referendum wobec nadziału Unii Europejskiej 1800? Wydaje się, że to jest dobre rozwiązanie, żeby referendum ewentualne odbyło się razem z wyborami, bo wtedy też myślimy o budżecie w tym momencie, tak? Nie trzeba organizować dwa razy komisji. To nie w tą stronę? To nie w tą stronę. To jest po prostu zagrywka Prawa i Sprawiedliwości, bo dobrze wiedzą, że kwestie kampanii referendalnej nie są dobrze opisane w polskim prawie, a zatem środki i limity na kampanię referendalną są nieograniczone. I może być pokusa do tego, aby przekazywać duże ilości pieniędzy na kampanię referendalną, która w istocie na końcu drogi będzie kampanią partii rządzącej. Panie pośle, skoro znamy już datę wyborów, znamy już tutaj przynajmniej ten kalendarz, to kiedy możemy spodziewać się pełnych list trzeciej drogi? Jesteśmy już przygotowani, ostatnie szlifowanie list trwają, zamieniamy lepszych na jeszcze lepszych i będziemy w odpowiednim czasie, kiedy to prawo wyborcze przewiduje, czyli pewnie przełom sierpnia i września gotowi. A w jaki sposób podzielicie listę tutaj, chociażby w okręgu płocko-ciechanowskim, jeżeli chodzi o PSL i Polskę 2050? Polska 2050 ma tutaj dobre drugie miejsce. Listę w naszym okręgu otwiera rozmówca, pani redaktor.